Witam po przerwie w programie Jestem jaki jestem. Ring obok mnie Michał Wiśniewski bez osobistego ochroniarza, a bardzo chciałem, żeby Bartek siedział tutaj razem z nami, ale niestety Bartek się nie zgodził. Chciałbym porozmawiać o kontrowersyjnym zachowaniu Bartka sprzed kilku dni, ale przypomnijmy sobie najpierw dokładnie, o co chodzi. Wiecie, gdzie jest Bartek? Naprawdę, powiedzcie, że ale nogi przy samej dupie schowam do wora po prostu. Ale jak ty się odzywasz? No przestań, Bartek. Szefie, no ale to nie jest śmieszne wcale. Ale Bartek, to weź sobie z panią to załatw. Ale za chwilę to trzeba. Musisz pani po prostu przestać. Ale co, wrzuciłeś ją do wora? Nie. Siła telewizji. Siła, zobacz moje pięści, siłę po prostu. Bartek, uśmiechnij się, jutro będzie nowy dzień. Słuchajcie, nie mi, tylko mojej mamy, która niestety nie zna się na tego typu rzeczach, więc lepiej naprawdę spać, że będzie bardzo daleko. Bo mam tak w naprawdę do końca swojego życia. Bo za chwilę puszczą do samego. Tylko do jednej rzeczy, że rzeczywiście pójdziesz po prostu i się rozstaniemy, bo tego typu groźby w moim domu w kierunku do kogokolwiek nie będą wypowiadane i mam nadzieję, że są po raz ostatni. Lepiej się spotka z panią i jej to wytłumacz niż ten. Bo w ten sposób to nie będziemy postępować. Na pewno nie w tym domu. Michał, Bartkowi często puszczają nerwy, Bartek często nie panuje nad swoją agresją? Właśnie powiem ci, że w zasadzie zdarzyło się to tak naprawdę po raz pierwszy, więc... Ja byłem bardzo zdziwiony, zaskoczony, że to aż tak wyglądało w ten sposób. Wiesz, Bartek jest osobą przede wszystkim nie pijącą, nie palącą, która no, ma takie z jednej strony bardzo beztroskie życie, dlatego że ma pracę, w jakiś sposób również bezpieczeństwo. Z drugiej strony jest osobą w stanie wolnym, w związku z czym nie ma żadnych zobowiązań na zewnątrz. Nie do końca zrozumiałem, dlaczego to, że i po prostu jego mama ogląda program, doprowadziło do takiej sytuacji, że on zaczął się bronić przed tym, jaki jest naprawdę. Bo każdy ma prawo, ja w to wierzę. To znaczy nie jest taki, jak widzieliśmy, czy jest taki, jak nie, on nie jest, na pewno taki, jak widzieliśmy, ale to było pod wpływem jakichś dziwnych emocji. I z każdego człowieka może coś takiego wyjść w swoim czasie. No było to po prostu poniżej dopuszczalnej normy, poniżej pasa. Ja myślę, że sam Bartek się tego wstydził. Dlatego nie ma go tutaj obok. Znaczy on był przekonany po prostu, że zaprezentuje siłę. To jest tak jak, wiesz, jak mówi, basenik, panienki i piwko. Taki erotoman gawędziarz, który nigdy by nic nie zrobił. Oczywiście ja kocham swoją żonę, ale często ona się denerwuje, jak tak mówię. Ale to jest tylko przenośnia. Czyli groził, ale nie spełniłby? Nigdy by tego nie zrobił. A ten wstyd, o którym mówisz, dlatego go tu nie ma obok ciebie? Wstydzi się? Nie chciał. Myślę, że się wstydzi. Myślę, że się po prostu wstydzi. Z drugiej strony on chciałby ten temat jak najszybciej zamknąć. Jest to przykre, że go tutaj nie ma. No ja nie będę nikogo siłą nie zmuszę. Ja myślę, że on nawet nie przypuszczał, że telewizja jest w stanie puścić to, co on powiedział. Wprawdzie tam jest jedno wielkie pip. Ale, to też o czymś świadczy, tak? Ale to mu się należało po prostu. On sobie na to zapracował. Ja mam nadzieję, że ta lekcja i ten tydzień gehenny, bo umówmy się szczerze, że trochę mi przykro, że zdarzyło się tak, że bardzo wiele osób do niego zadzwoniła i powiedziało, że też by tak postąpiło. Powiem wam, że jestem naprawdę, szanowni państwo, zażenowany tym, ponieważ... To mnie to też nie pokoi. Jeżeli byście kiedykolwiek od kogoś usłyszeli takie słowa, to życzę wam, żebyście zaczęli się bać. Tak jak ta pani, która to usłyszała. Michał, a jeszcze ostatnie pytanie. Marta jest w ciąży. Mały Xavier jest codziennie w domu i Bartek codziennie chodzi z bronią w kaburze, to... Nie chodzi codziennie z bronią. Nie? Ja widuję go często, Marta. I wiesz, słuchaj, to jest też szczególny to, co dom. Widzę. Ale nie niepokoicie to w świetle tego, co się wydarzyło? Wiesz, z całym szacunkiem, ale Amerykanie trzymają broń w szufladach i oczywiście, że
staramy się takich sytuacji unikać. Ja też przypominam Państwu, że oglądacie Państwo 36-minutowy wyciąg z 48 godzin naszego życia. I tak naprawdę wszystkie te osoby, które na przykład piszą, że my z dzieckiem nie spędzamy czasu. Trudno, proszę Państwa, w 36 minutach zmieścić ten czas nawet, który my spędzamy ze sobą. Ale ja nie mówię o dziecku, ja mówię o Bartku, który chodzi tak, z bronią. Tak, ale to jest to samo. Wy pokazujecie Bartka, który chodzi z bronią. Ale chodzi, może nie chodzi non-stop 24 godziny na dobę, ale chciałbym Państwu przypomnieć, że to nie jest normalny dom. To nie jest ale rodzina Kowalskich. Ale czy Cię to nie niepokoi po tym, co zobaczyliśmy? Ja Bartka znam i chyba wystarczającą dostał reprymendę od nas. Na pewno część osób, która głosowała, zdecydowanie za lekko sformułowanym, bo to nie chodziło o żaden urlop. To chodziło o to, czy ten człowiek ma po prostu, czy on rzeczywiście jest niebezpieczny. Ale właśnie mówisz teraz o czymś, być może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi, bo już w środę poprosiliśmy widzów o pomoc w podjęciu decyzji w sprawie Bartka. Bo to nie chodziło o urlop, to chodziło po prostu o to, czy ja mam po prostu powiedzieć, stary, swoim zachowaniem zasłużyłeś na to, żeby po prostu pip. Głosowanie w każdym razie cały czas trwa i już niedługo dowiemy się, jaka jest decyzja widzów. Akurat w tej sprawie. A Ty podjąłeś decyzję, zanim poznamy wyniki? Tak, jeśli może tylko tak albo nie. Nie mów jeszcze jaka to jest. Na dzień dzisiejszy ja w Bartka bardzo wierzę. Ja myślę, że Bartek musi sam się naprawdę zdecydować. Ja myślę, że on dostał bardzo słuszną karę, bardzo sprawiedliwą. Zobaczyła to cała Polska i nigdy już nie spojrzy na Bartka na takiego, jakim do tej pory był. Wolałbym, żeby to Bartek powiedział, ale... Chciałbym jednak zakończyć to bardzo sympatycznym akcentem. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Hubert, happy birthday to you. Wszystkiego najlepszego z okazji 52. urodzin! Dzięki. Słyszałem to w wykonaniu Marilyn Monroe, nie obraź się, ale wolałbym to jednak w jej wykonaniu. Niestety... Mogę się rozebrać do slipek, mogę ewentualnie... Nie. Są entuzjaści, ale jednak nie jesteś konkurencją dla Marilyn Monroe, teraz... ale to nie z twojej winy. Mamy dziewczynę, która śpiewała ostatnio na naszym castingu, właśnie jak Marilyn Monroe. I powiem ci, że tak seksownie, że przyślę ją do ciebie i zaśpiewa ci teraz jeszcze. Trzymam za słowo. Zresztą, jeśli już przy tym jesteśmy, dziękuję bardzo za transparenty. Powiedziałbym jeszcze może tylko jedną rzecz, że połowa tych braw i połowa tego, co zaśpiewał Michał, tak czuję, że mogłaby być też dla naszego bardzo dobrego kolegi Jurka Dudka, który też dzisiaj ma urodziny. Jurek. Wszystkiego najlepszego. Wow! Ale Jurek jeszcze dzisiaj jeździ po lewej stronie i jest na wyspach w dalszym ciągu. Ja naprawdę jestem pełen uznania. Myślę, że teraz jako facet po 50 spełnisz wszystkie oczekiwania. Nie weryfikuję w ogóle rodziny. Tego wieku. Zostawmy to. Bartek, proszę Państwa, to nie jest jedyna osoba chroniąca Michała. Jest jeszcze inny Bartek. Bartek Hrabia, Lipiec, szef ochrony. Zobaczmy, jak pracuje ten drugi Bartek i jak wygląda jego relacja z Michałem. O! Zobacz, jak jestem smutny. Jestem wszechstronnym człowiekiem. Mam za idola Michała Wiśniewskiego, który jest biznesmenem. I też takim bym chciał być. Lubię złoto. I będzie taka właśnie pantera. Będzie tutaj wisiała na przywierze. Cześć, Szefunciu. Najpierw schowasz to. Co? Najpierw umówmy się w tym domu. Proszę. Najpierw tak, schowasz to i to zdejmiesz. Hop. Nie no, ale... Zdejmujesz. Kurde, żeby była jasność. Żeby była jasność. Ale to tego prawie nie widać. Nie, tą bransoletkę też zdejmujesz, oddajesz mnie. Nie, no to ja już ten... Dopóki tu jesteś, oddajesz. Ale no to jak będę tylko gdzieś tam... Nie, naprawdę, ja to schowam do kieszeni. Przewodniczu. Bartek, umawiamy się. Dobra, ale tak. Nie. Myślę, że nasza pustynkowi się spodoba do zabawy. Możesz mi dać? Kurde, ale to mnie rani, naprawdę, to mnie tak... Ale ja bez tego oddychać nie mogę.
Bartek, prosiłem cię o to. Jeden fingielek. Nie. No, przecież będę chciał tam wyglądać, no bez tego, bez niczego. Zawsze to sobie ubzdura, czy coś zaplanuje, zawsze do tego dąży i zawsze mu się to udaje. To była, bo nie mi łańcuch! Ale łańcuch! Zdej mi łańcuch! Patrz, tylko nie widać! Zdej mi łańcuch. Łańcuszek! Jaki